odbywał się karnawał, więc postanowiliśmy właśnie... Ogólnie stan mojego zdrowia. Właśnie tymi ulicami przechodził pochód karnawałowy. Kto dał pozwolenie na wybudowanie tego budynku? To coś, czego jeszcze nigdy nie jedliśmy, obiecaliśmy sobie... Obcięcie 2 cm, a obcina ci fryzjer 10, więc... Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jesteśmy w Napflio, przyjechaliśmy tu z Argos. Jest to jakieś kilkanaście minut drogi, także było niedaleko. A tu odbywał się karnawał, więc postanowiliśmy właśnie przyjechać. Jakoś ostatnio szczęście mnie opuściło, dopadło mnie przeziębienie, także niestety w tej zabawie karnawałowej wczoraj Monice nie mogłem towarzyszyć, ale o tym wszystkim Wam zaraz opowiemy. Tak, jest karnawał w Grecji, no ale dzisiaj już się skończył. Dzisiaj jest specjalny dzień. Dziś się kończy, ale o tym Wam zaraz opowiemy. Tak, bo robimy owsiane i chcemy ruszyć w miasto. Stoimy w porcie, jest cicho i spokojnie, choć wczoraj właśnie no, troszeczkę było. Suwaczka, super. No, wczoraj tam muzyka grała do późna w nocy, ale... Nie, tu nie było aż tak bardzo słychać, bo jesteśmy tak troszeczkę dalej od miasta, więc... No i był piękny pokaz sztucznych ogni. Teraz pójdziemy na spacer do miasta i opowiemy Wam, co to jest właśnie z tym poniedziałkiem i ostatnim dniem karnawału w Grecji. Zanim pójdziemy, gotuję jeszcze owsiankę, bo Paweł już czuje się lepiej, ale jeszcze tak nie ryzykuje, nie je wszystkiego, więc przed wyjściem zjemy, żeby nie chodzić tam na głodniaka. Ogólnie stan mojego zdrowia bardzo się poprawił, już mnie praktycznie nic nie boli, nie mam żadnych problemów, dochodzę do siebie, tylko niestety, tak jak Wam mówiłem, złapało mnie przeziębienie i jakoś to pasmo nieszczęść nie może się skończyć, ale już wierzę w to, że za kilka dni wrócę już do pełnej formy, także na razie jest i tak wszystko ok, bardzo się z tego cieszę. Jesteśmy już w sercu Nasprio. Pogoda, jak widać, dopisuje, jest gorąco. Paweł trochę przeziębiony, więc jeszcze się po prostu opatuliłem bluzę, bo tak zawiewa wiaterek i tak mówię, nie chcę się dorobić na dobre. No a wczoraj właśnie tymi ulicami przechodził pochód karnawałowy. Ludzie byli poprzebierani, bo fajnie się bawili. Muzyczka, dyskoteka, konfetti, no... Mi się wydaje, że chyba było fajnie. Niestety mnie nie było stąd. Pawła niestety nie było. Paweł leżał chory. Pan Kotek leżał w łóżku. Ja przyszłam po prostu nagrać parę shotów dla Was i zobaczyć, jak to wygląda. No i bardzo fajnie było, ale powiem szczerze, że hiszpańskie fiesty są bardziej takie barwne, wydaje mi się. Ale co, chodzi Ci, że są bardziej żywiołowe? Bardziej żywiołowe, tak fajnie jest to ludzie się bardziej angażują? Lepsza organizacja? Tak mi się wydaje. No bo coś wspominałeś, że pochód miał się zacząć o 18, a w końcu godzinę czekaliście. Tak, chyba zaczął się o 19, no wszystko to było może takie... Może to jest właśnie ta, wiesz, kwintesencja właśnie, ta, to podejście Greków, no im się nie śpieszy. No Hiszpanom niby też, no. Ale ogólnie fajnie było to przeżyć. Tak jak wczoraj Grecy mogli się wybawić, najeść dosyta mięsa, bo dziś jest Katara Deftera, czyli czysty poniedziałek. Jest to dzień, od kiedy zaczyna się post i w tym dniu oczywiście świętują jedzeniem. Jedzą owoce morza, nie jedzą podobno nawet ryb, bo one zawierają krew, ale wszystkie owoce morza, sałaty i tego typu rzeczy, także tawerny na pewno będą dzisiaj oblegane. Ale już fajnie czuć zapachy owoców morza. Stara część Napflio jest po prostu przepiękna. Wąskie uliczki, no i ten zapach tych owoców morza. Po prostu aż by coś człowiek zjadł w tym momencie. Owsiankę dopiero co jadłeś, także... No wiem, ale te zapachy już mnie tutaj kręcą. A ja mam do Was pytanie, bo zastanawiamy się, jest taka tradycja, że właśnie w ten czysty poniedziałek dużo ludzi puszcza latawce. Wcześniej przez kilka dni widzieliśmy, jak je sprzedają gdzieś tam przy drogach. A, praktycznie wszędzie, wzdłuż ulic można stanąć i zaopatrzyć się w taki latawiec i zastanawialiśmy, po co one są. Właśnie taka tradycja jest i o tym wiemy, ale nie wiemy, co to oznacza, więc jeżeli ktoś z Was wie, to dajcie znać w komentarzu. Dokładnie. Thank you.
Napfio ma bardzo bogatą historię. Kiedyś była tu stolica Grecji, która została później przeniesiona do Aten przez pierwszego króla greckiego, Otto I Bawarskiego. Ale wcześniej też byli tutaj Wenecjanie, byli Turcy osmańscy. Frankowie i większość budynków praktycznie tutaj, tych takich warownych, takich pięknych, które się rzucają w oczy, były wbudowane przez Wenecjan, jak chociażby górująca nad całym miastem piękna twierdza składająca się z 4 bastionów, ale o tym za chwilkę. Ale nam jako pierwsza rzuciła się w oczy mała wysepka. Jest to Borci, powstała w XV wieku, została zagospodarowana właśnie przez Wenecjan i była to twierdza, która służyła obronie. Wcześniej było tam jeszcze takie molo, pruszczali też łańcuch, który uniemożliwiał wrogim statkom wjazd tu do portu. W czasach Turków Osmańskich było tam więzienie, a teraz nie wiem, co tam jest. Ale wiem tyle, że można przepłynąć się tam łódką, która właśnie widzę, że płynie i można tą twierdzę zwiedzić. Myślę, że w tym momencie jest to właśnie udostępnione dla turystów do zwiedzania. Nad miastem pięknie góruje twierdza, o której już Wam wspominałem, Palamidi. Jest to wenecka twierdza z XVII wieku. Tak się tylko zastanawiam, kto dał pozwolenie na wybudowanie tego budynku pod tą twierdzą. No masakra. I oczywiście wszechobecne w Grecji graffiti. Ale twierdza robi wrażenie. Na twierdzę można dostać się schodami na górę. Tam wiodą te schodki, jak widzicie, pewnie troszeczkę ludzi tam. No jest ja ich niestety. 900. No tak, 900 stopni. Ja tam na pewno nie wejdę na chwilę obecną, ale podobno można wjechać samochodem, także może ciapkiem się tam drapiemy, bo jest na górze parking. Totalne zaskoczenie, co się dzieje po drugiej stronie półwyspu. Przeszliśmy przez Stare Miasto. No i tu widok jest po prostu nieziemski. Są piękne plażyczki. Jest szlak, którym można przejść tam naokoło chyba tego półwyspu. No po prostu przepięknie. Nie, no cudo normalnie. Ciekawe, czy to można na rowerku cisnąć. Będąc w Napfio, koniecznie trzeba wejść na wzgórze, na którym zaczęła się cała historia tego miejsca. Właśnie tutaj, od IV wieku przed naszą erą, była osada Akronaupia. Później przechodziła ona z rąk do rąk. Grecy, Rzymianie, Frankowie, Wenecjanie, Turcy, Grecy, potem znowu Turcy, Wenecjanie, Grecy. Po prostu, słuchajcie, ta historia jest tak zawiła, że my już z Moniką próbowaliśmy ją rozszyfrować, ale po prostu za dużo tego jest wszystkiego. Ale warto tu przyjść, ponieważ roztacza się stąd piękny widok na jedną i na drugą stronę tego półwyspu. Zapiera dech w piersiach. Po prostu jest cudownie. Bardzo relaksujące miejsce to wzgórze. Można tu odpocząć od zgiełku tego miasteczka. Piękne widoki z każdej strony. Relaks na maksa. Idziemy na starówkę z powrotem. Chcemy zobaczyć, co tam jedzą Grecy dzisiejszego dnia. Może też coś popróbujemy. Co ty, Monia, na to? Oczywiście, jestem za. Przechodzimy teraz przez w sumie centrum starówki w Napfio. Jest to plac Syntagma, czyli krótko mówiąc plac Konstytucji. Restauracje naokoło, miejsce tętni życiem, coraz bardziej nas kusi, żeby gdzieś przycupnąć i coś zjeść. Monice już ślinka cieknie. Zapachy po prostu dolatują nas z każdego kąta na tej starówce. Mi już nogi wchodzą, nie powiem gdzie, bo jest tutaj mnóstwo schodów, szczególnie jak się chce wejść tam na górę. Wcale nie trzeba wejść na tą główną twierdzę, żeby się nałazić. No nie, a jeszcze jakbyśmy mieli wejść na tą główną twierdzę, podobno zwiedzanie tej twierdzy zajmuje około 2 godzin. Także dzisiaj nie. Ja i tak daję z siebie wszystko i jestem z siebie dumna. A ty jesteś ze mnie dumna? Bardzo z ciebie jestem dumna. Niby miasto małe, ale jest tu co robić. Trochę za duży do ciapka. Ale fajnie. Można go uciąć.
kupiliśmy sobie taką skromną pamiątkę, ale to Wam pokażemy później. I tak z Placu Konstytucji doszliśmy pod Wolę Wtikon. Kiedyś był tu meczet, a w 1828 roku obradował tu pierwszy parlament grecki. Niestety dziś jest święto i budynek jest zamknięty, ale zaglądaliśmy przez okno i rzeczywiście wygląda jak meczet po prostu. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, gdzie był minaret przy tym meczecie? Obeszliśmy go naokoło i nie bardzo wiem. Nie ma żadnego takiego miejsca, które by świadczyło o tym, że minaret by gdzieś tam właśnie był. Zwiedzeni tymi zapachami, po prostu nie mogliśmy się oprzeć, żeby nie przyjść do restauracji i nie popróbować tych owoców morza. Na początek mamy sałatkę, a to jest w sumie taka pasta z bakłażana, posypana fetą, no przepyszne to jest. Na główne danie wjechało coś, czego jeszcze nigdy nie jedliśmy. Obiecaliśmy sobie, że w Tercji spróbujemy. Zgadnijcie, co to jest. Nie, to nie są krewetki, bo oczywiście krewetki już jedliśmy wiele razy. Ośmiornica. Ośmiorniczka grillowana. Zamówiliśmy taką maskę i ona jest chyba na horcie, to jest takie ziemsko. Wspominaliśmy o niej w ostatnim odcinku z Markiem, tak. Z Wiolą, jak gotowaliśmy. Teraz to spróbujemy. Jest chyba to. Wow. Monia, krój. No i jak ci smakuje? Jak marshmallows, tylko na słono. Ale konsystencja podobna, ale jest dobra. Dobra, dobra. I to, na co Paweł czekał cały dzień, czyli deser. Mamy tu grecką chałubę. No muszę sobie osłodzić to moje życie, bo ostatnio takie trochę słodko-gorzkie. Chałuba jeszcze polana miodem, więc będzie słodziutko. To nie jest miód, to jest taki jakiś kwaskowy syrop. Ale co, z cytryną czy z czym? Z cytryną chyba, no może miód z cytryną, bo jest takie bardzo kwaśne. No my już po kolacji i powolutku będziemy zmierzali do Vana. Jedzonko było bardzo dobre, restauracyjkę możemy polecić. No smakowało mi. Co tu dużo. Ośmiornica średnio, ale to nie to, że była źle zrobiona, tylko po prostu. No ośmiornica chyba tak ma. Ja nie wiem, będę musiał zjeść jeszcze jedną, żeby porównać. Trochę mackowata. Ale ładnie, nie? No, cudny zachód słońca. Przecudowny. Weekend pełen wrażeń. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach. Jak widzicie, Monika buszuje w telefonie, bo szuka fryzury. Zastanawia się, czy iść do fryzjera. Jak tak, to jej się włosy nie podobają. Jak dzisiaj jest taka decyzja, że ja idę na 100% do fryzjera, bo ja to już jestem po prostu zarośnięty jak Robinson Crusoe. A Monice akurat się zaczęły włosy podobać. A ostatnio cały czas narzeka, że jej się nie podobają. Ja zawsze tak mam, że jak mam iść i obciąć, no to wtedy jakoś tak mi się dobrze ułożą i w ogóle wydaje mi się, że są ok. A tak to po prostu ich nie cierpię. Ale chyba trochę podetnę, bo już zaczyna się robić gorąco, więc będą po prostu chyba wygodniejsze. Tak, my wczoraj zapomnieliśmy Wam jeszcze pokazać, że kupiliśmy ściereczkę na pamiątkę. Taką będziemy mieli pamiąteczkę, pasuje kolorami do naszego wystroju. Kosztowała 3,50 eurocentów. Wydaje mi się, że cena dosyć. Mam nadzieję, że będzie dobrze wciągać wodę. No mi się wydaje, że nie, ale Paweł twierdzi, że tak. Jestem w dobrej nadziei. Dobra, zawijamy się i Monika idziemy do fryzjera. Znaczy ja idę, a ty to dalej sobie rozkminiaj ten temat. Ja idę na pewno. Mam nadzieję, że bez kolejki gdzieś tam się wcisnę dzisiaj. Jak na razie miasteczko oczywiście całkowicie różni się od wczorajszej starówki, ale nie jest tragicznie, jest przytulnie, jakoś no, takie ta miłe. Część już nie jest aż tak malownicza, ale tak. Jest spoko. A ja się już umówiłam do fryzjera, także
do 14 mam czas, żeby się rozmyślić. No a ja szukam swojego właśnie, gdzieś tutaj powinien być niedaleko. Ja już umówiony do fryzjera na 11, także zobaczymy, jak w Grecji obcinają włosy. No, Monika w Turcji nie próbowała, ja próbowałem. Ja w Turcji nie widziałam w sumie żadnych damskich fryzjerów, także... To trzeba by było gdzieś pochodzić pewnie w Alanii, w Antalii, w Izmirze, w takich większych miastach. Ale cóż, no zobaczymy, co się będzie działo. Nowa fryzura, nowe możliwości. Możemy Wam w 100% ten zakład polecić. Po prostu zarąbista obsługa, bardzo miła pani fryzjerka i pan. I po prostu pogadaliśmy sobie po angielsku. No, perfekt po prostu. Mieliśmy jeszcze po drodze na szybkie zakupy. No, i lecimy do wana. Za fryzjera zapłaciłem 18 euro, 15 za obcięcie i 3 euro za umycie głowy. No, zakupki po drodze, jak widzieliście, zrobione, drobne, jakieś tam banany, brokułek, zrobimy pastę, mleko. Oczywiście na 14 musimy z powrotem wrócić do miasta, bo czas na obcięcie włosów Moniki. Ciekawe, ile ona zabuli, ale kobiety to zazwyczaj więcej płacą za fryzjera, niestety. Lubię, jak podczas naszej podróży ludzie, których spotykamy, w tym wypadku Greków, pytają się, jak wygląda Polska, jak tam nasza ekonomia, kiedy warto pojechać do Polski, kiedy jest ładna pogoda. Jest to takie, no, miłe, że nie myślą tylko o swojej krainie, ale też o kraju, który może kiedyś by chcieli odwiedzić. Przyszła kolej na mnie, idę do fryzjera. Ostatni raz byłam chyba w październiku, także parę miesięcy temu, ale ja tak chodzę dwa razy w roku. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Trochę się boję, ale trzymajcie kciuki. Monia wróciła wczoraj od fryzjera i tak padła po prostu, że masakra. Jakiś wirus ją dopadł. Chyba zaraziła się ode mnie. Tak, po trzech tygodniach choroby Pawła teraz... Coś, no, mnie dopadło. Jakoś nie możemy wyjść z tego, ja nie wiem, co się dzieje. Pierwszy raz mamy od 3 lat podczas podróży taką sytuację, że przez 3 tygodnie non-stop albo ja, albo ja, albo ja, albo znowu ja jestem chory i dopiero na koniec Monika. Po prostu coś, jakieś fatum chyba. No ale cóż. Monika... Wizytę u fryzjera nie zaliczam do udanych również. Dlaczego? No kurczę, nigdy nie zrozumiem tego fenomenu, gdy... Prosisz o obcięcie 2 cm, a obcina ci fryzjer 10, więc... No cóż. No, nie martw się, pocieszam się faktem, że miałam zniszczone włosy, więc no... Odrosną. Słuchajcie, sytuacja jest taka, że jedziemy zrobić zakupy i okazało się, że na Flio jest sklep z polskimi produktami. Jest to sklep ukraiński, ale podobno mają kiszone ogórki i majonez. Ale będziemy żera. Idziemy zobaczyć, gdzie on jest w ogóle, go musimy znaleźć najpierw. Tak w ogóle to już i tak ogarniam vana, bo chcemy się stąd przenieść na inną miejscówkę. Jakoś głośno się tu dzisiaj zrobiło. Tam łódka stoi, panowie agregat odpalili, czyszczą ją, tam chyba będą ją malować. Także po zakupkach lecimy gdzieś wsiną dalej. Na jakąś dziką miejscówkę, mam nadzieję, żeby Monika doszła do siebie. Mam ogórki kiszone, nie są to co prawda polskie, ale jest w środku koperek, no wyglądają tak, nie wiem, czy to są ukraińskie, za 2,90. Ważniejsze, że są. Sporo rzeczy polskich jest, naprawdę, na półkach, w szoku jestem. Dużo też chyba ukraińskich. Nie znaleźliśmy majonezu, ale mamy za to ćwikłe z chrzanem. A tu jest jakiś majonez chyba, ale to nie jest polski. Ale to nie kielecki i nie winiary. Nie. Tego nie bierzemy. Nie. Pewna czata zakupów. Niestety majonezu nie ma. Nie wiem, z czym to jajeczko wielkanocne będzie. No z tym belgijskim, co mam. Chyba z tym belgijskim, ale on nie jest zły. Także najważniejsze, że są kiszone ogórki. Dużo, dużo kiszonych ogórków. Chrzan, ćwikła, jajeczka. Lecimy dalej. Proszę bardzo, wykładaj. No długo ci się nie zejdzie.
Dobra, tak na razie to chyba położę, tylko wyjmę jajka. My już na nowej miejscówce, ale gdzie to już się przekonacie w następnym odcinku. No, zakupy zrobione i powiem Wam szczerze, że leki w Grecji są strasznie drogie. Każda wizyta w aptece to jest ponad 20 euro. Głupi syrop, 17 euro, ale przynajmniej skuteczne, bo już wypróbowany na Pawle, także kupiliśmy już kolejną butelkę. Mam nadzieję, że mi niedługo przejdzie. Na razie zbieramy siły, odpoczywamy. Tyle. Także kurujemy się i do zobaczenia w następnym vlogu. Zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę. Kto nie subskrybuje, niech zasubskrybuje nasz kanał. No, do zobaczenia. Trzymajcie się. Trzymajcie się, hej. Hej. No. Butelka. Ponieważ... Weź Monika, trochę tak się spojrzy. No, ponieważ...